Witam, z tej strony Ceronix, to jest następny odcinek z Areny Palladynem. Jak widać mamy już 10 pakietów. Gramy dalej arenkę, mamy wynik 4-2, także spoko. No i gramy dalej, miejmy nadzieję, że będą wygrane. Bo tylko jeszcze jedna przegrana i mamy los, czyli że kończymy arenę. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze winy będą przed nami. Jest 4-2, więc co jedna przegrana mamy dwa winy, tak? Jedna przegrana na dwa winy. Także, no jak będzie 8 winów, jeszcze 4 polecimy teraz z rzędu, to będzie całkiem zacnie. Karty podstawowe zdobędziesz awansując postać. Karty klasyczne znajdziesz w pakietach klasycznych. Tak jest, dokładnie. No i znowu Paladyn. Czy nie było tak na wcześniejszym odcinku, że non-stop trafiliśmy na Paladynów? Że chyba 3 Paladynów z rzędu było, czy 4 nawet. Już nawet nie pamiętam. A zaraz, zaraz, musimy odpalić sobie jeszcze podgląd deku. A to za sekundkę. Już tu odpalam. Program Overwolf. Każdemu polecam, jeśli zaczyna przygodę z HS-em i chce grać arenę, naprawdę Overwolf bardzo się przydaje. Ja na początku byłem sceptycznie nastawiony do aren, bo nie umiałem deków robić, tak? I zrobiłem deki, miałem na przykład 0-3, 1-3, to aż się odechciewało grać, ale jak na przykład zacząłem grać z Overwolfem, który mi pomagał zrobić dek, to naprawdę wyniki coraz lepsze i większa chęć do grania. Dobrze, czy program Overwolf się już włączył? Odpalił? Nie, jeszcze coś tam myśli. Dobrze. Zaraz powinien nam się deck pojawić z tej strony. Ten, którym gramy. No to za sekundkę. Dobra, on nam wyłoży taką kartę, która trochę nam tu psuje place, bo nie mamy jak go strajdować. A szkoda całą broń marnować, tylko po to, żeby rzucić tą broń. A tak trzeba będzie zrobić. Czyli, że pierwsza broń idzie do śmietnika, musimy założyć tą broń. Z racji na to, że on wyrzucił pisklaka, coś zacięło w ogóle. A tego pisklaka, no niestety, trzeba zabić, bo tak jak na wcześniejszym odcinku mówię, że jak ten piskla się rozpędzi, to będzie lipa. Lipa będzie po całości. O, dobra. Control plus tab. I tu powinna być... O, o, coś myśli, myśli. Dobra, mamy to. 4-2, wynik, tak. Dien się nazywa nasz przeciwnik. Przeciwnik się nazywa Dien. Co ma więcej HP? To weźmy, bo to nie padnie. Tak, to będzie lepsze. Jeszcze dostaniemy kartę. Patrzcie, super! Karta, która kosztuje 9, zeszła do 5 i 5 kosztu ma tylko. No, to są dobre place'y. Aż uczcimy to, odpalając, kurde, wulkan. Tak to szło? Leci. Boom! Nieźle zrobili, kurde, nieźle. Ciekawe, kiedy w ogóle nowy dodatek wchodzi. To będzie pewnie nowa mapka, nowe karty, nowe deki, nowe kombinacje. Wszystko nowe. Na przykład w tym dodatku, co teraz ostatnio wyszedł, Ungoro, dodali questy, co nie było czegoś takiego nigdy. To pokazywałem na wcześniejszym odcinku u Warriora i Wotra, którymi grałem. Także można sobie tam zobaczyć, jak to wyglądają te questy. Zaraz, czy chcemy taką potężną prowokację na początek? Czy może na przykład taki buff, który myślę, że lepiej pójdzie. I tutaj po prostu wytradujemy na spokojnie, żeby nic nie miał na stole. Zastanawiam się, czy nie jest za głośno trochę gra, bo podgłosiłem po ostatnim odcinku. Bo stwierdziłem, że troszeczkę głośniej, ale... No dobra, zostawmy, zostawmy. Ja głośno mówię, więc powinno mnie tam być słychać. Dobrze, buffa tak czy siak dostaliśmy dobrego. I możemy sobie na spokojnie pójść tą kartą, myślę, będzie całkiem okej. Mamy 3-3-3-3-3-3. Palady ma konsekrację, która zadaje 2 wszystkim, więc przeżywają nam... O! 3 stronników nam przeżywa. Dobierz kartę i zadaj obrażenia równe jej kosztowi. No to będziemy za chwilę myśleć, czy... No to zaraz pomyślimy, tylko czy zbić mu boską tarczę tym... Zaraz, możemy konserwę rzucić, ale wtedy... Dwóch stronników tracimy na tradowaniu tego stronnika. No ale chyba innej opcji nie ma. Jeszcze możemy użyć to. Dobierz kartę i zadaj obrażenia równe jej kosztowi. Na przykład zbijamy tarczę, boską tarczę tą postacią i dobieramy kartę za minimum 4, żeby go zabić. Ale możemy dobrać za 1, za 2, za 3, za 4. No czwórka już będzie spoko. No dobra, spróbujmy taką rzecz. Może się uda go na strzała. No i pięknie poszedł w pieruny. No i lecimy. Ze smokiem, myślę, będzie spoko. Smoczek na stole. I lecimy, face.
Jak to się mówi, face is the place. Dobrze, we wcześniejszym odcinku, tak jak już mówiłem, że chyba wszystko odkryliśmy z tej mapki, co można wyczarować. Możliwe, że są jeszcze jakieś kombinacje ukryte. Czy on dostanie broń? W prowokacja. Bardzo dobra karta, to jest naprawdę bardzo dobra karta. Nie dość, że go buffuje, zamienia w prowokację, tak on jeszcze umrze, to znowu będzie następna postać, która będzie miała prowokację. Zaraz, czy to będzie dobry ruch? To chyba będzie dobry ruch. Tylko ominiemy turę. Rzucamy to. I przeczekamy po prostu. Przeczekamy na spokojnie, nie powinien nas zabić niczym. Chyba, że ma jakiś kombos na przykład, że wszystkim zmienia HP na 1. Dobra, to jeszcze jest akceptowalne. No i zobaczymy, czy będzie chciał się tradować, czy nie. Jeszcze go zbufuje, no to niezły będzie. Z karty 2-1 zrobił się 6-9 z prowokacją podwójną w sumie. Ale przejdziemy przez to. Kto jak nie my. Mamy konsekrację. Ale ona nam da, coś nam da? Da nam nawet coś. A mianowicie... Zaraz, zastanówmy się, bo tu grube place'y widzę. Tu będą grube place'y. Dobra. Zrobimy tak. Najpierw zrobimy tak. Ciach. Okej, mamy taką kartę. Teraz ciach. On dobiera kartę, bo... rzucił na naszą kartę takie coś, że jak atakuje, to dobiera on kartę przeciwnik. I teraz konsekracja wyjedzie chyba. Konsekracja. No i wytradujemy w taki oto sposób. 4 w tom. No i tu tak, żeby to przeżyło jeszcze nam. I lecimy face, dorzucamy kartę. No, możemy zrobić takie coś. I myślę, że jest ok. No jeśli nie ma odpowiedzi na tą turę, to wygrywamy i mamy wynik 5-2. No i do przodu. I meczyk do przodu. Nie ma lipy. W ogóle... O ja pierdziele, ale dobrą kartę ma na arenę. Znaczy ogólnie dobrą kartę, nawet w normalnych dekach się ją gra. Ale to i tak chyba nie powstrzyma nas od wygrania tego mecza w tej turze. Dobrze, tak czy siak musimy zrobić to. Teraz dobieramy kartę. Dobra. Czy mamy lethal? Mamy lethal chyba, tak? Ciach i lecimy w twarz wszystkim. Mamy lethal, kochani. Mamy 5 winów. Także meczyk do przodu. Odcinek dobrze się zaczął, mamy wina. Jest ok. Zwycięstwo. Zaraz level w ogóle wejdzie na paladynie. Już klucz coraz lepszy, coraz lepszą skrzynkę będziemy mogli otworzyć. Jeśli wygrasz jakąś klasą 500 partii, w trybie rankingowym otrzymasz złotego bohatera. No to ja akurat mam złotego bohatera, druida, który ma chyba wygranych partii 800? Jakoś tak, na pewno najwięcej. Bo nim grałem, bardzo dużo grałem nim. Bo jak zaczynałem grę na przykład, to był dodatek Tchuna. Się robiło talię pod Tchuna. No i zrobiłem Tchun druida i non-stop nim grałem. Właśnie te 500 meczy. Pamiętam, jeszcze na tamtym deku wbiłem złotego. Nie wiem, czy wszystko nie zostawić. Mamy dwójkę, mamy trójkę, czwórkę, piątkę. Zostawmy to. Nie najgorzej wygląda. Jakby nam jeszcze broń doszła za jeden na sam początek, to już by było perfekto po prostu. Na każdą turę mamy coś. Bo czasem jest tak, że dostaniesz na przykład piątkę, szóstkę, siódemkę i człowiek tylko liczy na top deck jakiś dobry, że nam coś dojdzie. A jak nie, to musimy czekać po prostu na większą ilość many. Tu jakiś bimber można pędzić w ogóle. Dodaliśmy jakiś kropel magicznych. Wywar się zmienił na kolor niebieski. Coś można dalej zrobić. Taka świeczka. Witamy serdecznie. Ominiemy tury na spokojnie. Tu złoto mamy. O, tu można lampki włączyć. Tu podkrywać różne rzeczy. Tu jakieś kurde czary się dzieją. Magiczna kurde. Magiczne pyłki. Dobra, rzućmy to. On pewnie nam zabije to pingiem po prostu, ale my dobierzemy kartę. On zmarnuje 2 many. Także całkiem okej. Co to się stanęło?
O, jaki to dobry był. A może trzeba znaleźć taką literkę? Poszukajmy. Takie H wykręcone trochę. Dobra, szukamy, szukamy. Nie wiem, czy jest w ogóle, ale... Jest, ej, mamy. Co teraz? Patrz, 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 patrzcie, coś się dzieje. Nie to samo. Tu się... LOL. Może to, kurde, też jakiś kombos jest, tak, na mapie z... Jedno, bo poszukajmy dwóch takich samych, wiecie? Nie wiem, czy będzie. Może tak samo jest, jak na mapie z wulkanem. Że coś można tu zrobić. Warto się zmienić. No, zaraz ogarniemy. Bo on nam tu zrzucił stronnika 2-3, prowokacja szał plus 3 do ataku. No to odpowiedź mamy nawet całkiem zacną. Ciach, ciach, idziemy face. No i jest ok. Zaciekawiła mnie ta książka, wam powiem. Dobra, jedno tylko jest. Aha, tu zaświeciło się. Ale jaja, ciekawe, o co tu chodzi. O kurde, lecimy ze wszystkimi. Nie ma takiego świecenia. No nie wiem. Jeśli ktoś zna jakieś tutaj specjalne kombinacje, co trzeba ułożyć, to niech napisze w komentarzu. Bo ciekaw jestem. O co tu może chodzić? No dobra, tu jeszcze kaczucha jest. Nie wiem, czy z kaczuchą coś można przenieść ją. Tu na pewno można zrobić taki portal, otworzyć, o. I można po prostu zalać wodą. Śmiesznie wykminili. Tu sobie pokręcić można. Dobra, co się dzieje na stole? Mamy trade w dwóch postaciach, tu i tu. Wiecie co, rzućmy sobie może taką kartę. 3 na 4. Jeszcze nam dobierze kartę, zmieni koszt na 5. No, to nie jest, to jest najgorsza opcja prawie, że... No ale ciul. Za sprawiedliwość. I lecim face. Może akurat będzie tura, w której będziemy mieli 5 many. Albo zostanie nam 5 many, nie będziemy mieli co wyrzucić, to akurat to rzucimy. No wcześniej nam się udało. Najlepszą kartę, najwięcej kosztującą zamienić w piąteczkę. Także spoko. Dobra jest ta karta, o ta, która zamienia... koszt karty losowej z deku na 5. Jeśli mamy dużo właśnie drogich kart, żebyśmy mieli powyżej piątki same karty, no to super, mamy więcej procent, że się trafi. Dobrze, wytradował. Dobra, dobra, dobra. Co my tu chcemy zrobić? Możemy zaspamować stół. Możemy rzucić przywracanie HP oraz to. I tak zróbmy. I tym nie tradujemy, idziemy face. Miejmy nadzieję, że nie będzie miał flame sztosa. Flame sztos, czyli że flame strike. Czar, który zadaje całemu stołowi 4 damage'u. Nawet jeśli strodnik ma, tak jak tutaj smog był, o ten, baśniowy smog chyba po polsku się nazywa, który jest odporny na zaklęcia. Nawet jeśli będzie na stole i pójdzie obszarowe zaklęcie, to on też dostanie damage. Mimo, że jest odporny. Tak sobie myślę. Że gdybyśmy chcieli rzucić tak czarem, tylko w jeden punkt i na przykład w tego baśniowego, to byśmy nie mogli wtedy. Bo wtedy jest ta odporność, ale jeśli leci obszarówka, to wchodzi jak w masło. Co tu można jeszcze poknocić? Jak jest, nie wiem, czy to będzie słychać na YouTubie, ale jakie są oddane dźwięki, że jak tu się kliknie, to w lewej słuchawce, a tu w prawej. Ale wykminili, kurde. Blizzardy. O. Aha, jak się to weźmie, znajdzie, to się... Schowaliśmy coś. To się światła zapalają. U, pójdzie po całym stole. I kogo on strajduje? Aha, tak poszedł. No dobrze zrobił. Zaraz, zaraz. Mamy trade na cały stół. A czy my chcemy go zrobić? Czy możemy zrobić coś innego? Ej, to nie jest głupie, wam powiem. A mianowicie coś takiego zrobić. I ciach w trade. On nam strzeli w 3-1, pewnie pingiem. Zakładam, ale mamy strodnika z prowokacją 6-6. Śmieszna karta. Z tyłu jakiś dzików ma.
On z walizeczką przykutą do ręki, pod pachą jakieś mapy. Opiekun postępnego zaułka. To niezły, kurde. Opiekun. No kto wygra? Paladyn czy mag? Możecie obstawiać teraz w komentarzach, kto wygra. Jak dobrze obstawicie, to będzie nagroda jakaś. Nie wiem jeszcze jaka. Wypiję ten bimber, co tu jest. Zrobię drunk stream bimber. W ogóle jeśli ktoś zagląda na streama, to zrobiłem dużo rzeczy teraz na streamie. Na przykład jak jest offline stream, to nie ma czarnego pola, jest tylko napis malutki offline, tylko jest cała tam, że Ceronic 9.5, jest offline, jakieś tam napisy w ogóle. Mobota dodałem. Ulala, jest pierwsza legenda. Tylko że u niego. My nie mamy legendy, ale mamy całkiem spoko deck. Przywróć 8 punktów zdrowia, dobierz 3 karty. To sobie jeszcze zostawimy. Dobrze, wiecie co zrobimy? Weźmiemy stronika z furią wichru i lecimy w twarz. Lecimy face. On nam może zagrozić flame strike'iem, bo rzuci 4 damage'u wszystkim, ten padnie, ten dobije, no ale zostanie nam furia wichrów, 4-8. Blizzard jeszcze by był dobry dla niego. Blizzard to jest coś takiego jak flame strike, tylko że zadaje 2 punkty obrażeń, ale zamraża cały stół. Więc też nieźle wychodzi nawet na tym. Może się przywitajmy, bo tak wolniutko. Gdzie działa coś ten mag? O, jakaś maszyna poszła za oknem. Chod, można w dwie strony takie rzeczy, kurde, czary robić. Co tu robić? Co tu robić? Niezła magiczna księga. Coś ten przeciwnik nas się odciąga. Na świętą światłość. Chyba na gut nas chce wziąć. Dobrze, rzucił stronnika z prowokacją. Konkretny stronnik. No ale czy nie mamy litala przypadkiem? Dobrze, zastanówmy się. 4-4. I tu mamy 9. No nie mamy litala. Ale zaraz, zastanówmy się. Zróbmy to. Aha, będzie miał 1 HP, jeśli tak zrobię. No dobrze. No trochę do myślenia nam dał. No dobra, to zrobimy chyba tak, że tego poświęcimy stronnika. Dwa razy pacniemy w tego. Pójdziemy w twarz. Dorzucimy stronnika z prowokacją, z dobrymi statystykami. No i czekamy na ruch maga. Miejmy nadzieję, że nie będzie taki długi jak wcześniejszy. Nawet jeśli by nas uderzył w twarz tam za 12 damage'u dwoma fireballami, to możemy się leczyć, i tak go zabijemy. Bardzo dobra karta, jak na walkę z magiem. Bo magowie często robią tak, że na przykład rzucają sobie ice blocka i po prostu czarami biją, nie patrząc na nic. Pewnie liczę, że to zabije. Patrzcie, prawie. No. Jeśli teraz nie trafi. Aj, trafił. Skubaniutki. Dobra, mamy lital. Mamy z ręki lital. Czyli, że robimy ciach, face. No i mamy wygraną. Good job. 6. win. No dobrze idzie. Cieszę się. 34. level zaraz na paladynie. Nie ma lipy. Ach, jest moc. Jest moc, kurcze blade. Lecimy z następnym. Było chyba 5 paladynów i dopiero pierwszy mag. Chyba że we wcześniejszym odcinku nie było wszystkich paladynów. Ale nie pamiętam, szczerze mówiąc. Czy byli sami paladyńcy, czy było coś innego, ale to już tam mniejsza. Ogólnie dużo paladynów właśnie się trafia ostatnio na arenkach. Dobra, mamy godnego przeciwnika, mamy murloki, broń oraz tego stronnika z prowokacją. O, jest kapłan. Sylvanas. Skądś kojarzy nick? Była taka karta, Sylvana, która do dziczy już odeszła od nas. Zróbmy tak. Sylvanas. Chyba przeciwko nim grałem kiedyś. Tak mi się coś wydaje. Dobrze, przywitajmy się. Znowu mapka z Ungoro, pierdzielniem, wulkanem na sam początek.
No i lecimy z Murlockami. Ciach, ciach. O, widzicie? On ma złotego bohatera, więc wygrał 500 rankingowych gier tą klasą. Zatrzymany coś rzuci. No, dobra opcja. Poświęcimy tego stronnika oraz uderzenie z broni, żeby się pozbyć tego. Ciach, ciach. I tym idziemy face. No i jak na razie stół nasz. Ilość HP po naszej stronie. Nieduża różnica, ale jednak. Umieść w twojej ręce kopię losowej karty z ręki przeciwnika. Nie głupia karta. Dobra, on się leczy. To my dorzucamy, robimy presję non-stop. Broń zostawiamy, nie atakujemy. Też jeśli ktoś początkowym właśnie graczem jest, to zawsze polecam zostawić tą broń, nie atakować w twarz. To nieźle porobił. Tylko zostawić i właśnie poczekać na jakiś trejdzik. Dobierz kartę i zadaj obrażenia równe jej kosztowi. Ogarniacie to? Rzucamy tą kartą w tego ziomka, smokowiec. I za 8 jakaś karta wchodzi. Albo za 9. Robimy to? To jest ryzyko, ale... jeśli to się uda, to robię salto. Za 7. Prawie. Też dobrze poszło. Poświęcimy może broń. Czy Murlocka, co myślicie? A poświęćmy broń. Dostańmy w twarz, ale... stół to podstawa. Może nie będzie miał właśnie odpowiedzi. Walniemy jeszcze raz nim, więc wtedy 4 damage'u wejdzie. No dobra, on się już leczy jak może. Dobrze, co my chcemy rzucić teraz? Czy chcemy jego wytrejdować, czy iść w twarz? Wiecie co? Wytrejdujmy go, mimo że dwóch stronników stracimy. I zasypmy stół. No jak dawaj, to dawaj. No i lecimy. Trejdujemy. Zasypujemy stół. No konsekracja o jeden droższa będzie, ale nic tam się nie stało. No dobra. Co tam, panie kapłan, masz na ręku? 6 many. O, stop deku. Znowu skopiuj kartę stali przeciwnika. Dobra, jest okej. Jest okej, gdyż rzucamy sobie prowokację, idziemy face. I niech się męczy. Może mieć czar, który zabija stronika z atakiem 5 lub więcej. No ale zobaczymy, jest to w końcu... O, bardzo dobra karta. No nie mówcie, że to ma. O, lol. Jeszcze combo z tym. No, kurde, panie. Kapłan, zaskoczył mnie pan. Dobra, jakoś to ogarniemy zaraz, pany. Panie i panowie. No jest opcja konsekracji, żeby zabić tego, tylko że on przeżywa wtedy. I co możemy zrobić? Możemy rzucić takie combo, że zmniejszamy HP. No i czyścimy stół. Myślę, że nie głupie. To jest właśnie combo zajebiaszcze, bo to cały stół można wyczyścić przeciwnikowi. Nawet jakby miał stronników 10-10, to można im zjechać HP do 1, trzasnąć konsekrację. No to jest właśnie combo, które jest grane nawet w normalnych taliach. Dobra, teraz trzeba stół zapełniać. Dosyć dobrze, tylko zastanawiam się, w jaki sposób to zrobimy. Mamy tutaj boską tarczę, można rozdać. Na przykład rzucałem Murlocki i w środek dajemy jego. I oni mają boską tarczę i co nam to da? No coś nam da na pewno. No, zróbmy tak. Tutaj mamy trzech stronników na stole i dwóch z prowokacją. Także myślę, że całkiem okej. No i okej. No i spoko jest, myślę. I zobaczymy, co wymyśli kapłan teraz. Tu nadpęknięte jajko. Pomożemy się wykluć. Tu chyba raptor siedzi. Ktoś tak kiedyś mówił, że czytał całą historię tej mapki, że tu w środku raptor siedzi. 17 kart u niego, u nas 14, także większy dobór mieliśmy. Bo razem startowaliśmy z 30. Traduje 6-2. Czy coś z ręki wyrzuci? O, to niezła broń. Czy on nam bufnie? Ich nie, do przyjaznych tylko. Twoim stronnikom, no. Mógłby nam dać. Nie po, znaczy ten... nie pogardziłbym. Okej.
Okidoki. Dobierz kartę. No ja myślę, żeby zasypać stół. Tylko w jaki sposób? Rzućmy może pierw tą kartę. O, całkiem spoko, nie głupie. I chyba to wyrzućmy. Zaraz, zastanówmy się. 8 HP ma, więc on nam go nie zabija. No, zróbmy tak. A co to? Błyskawica uderza dwa razy. Tak, bo jeszcze mamy stronika z prowokacją. Mimo, że 1 na 1, statystyki słabe, ale zawsze coś stoi na przeszkodzie. Oj, coś ma. O ja pierdziu, ale ma kartę. Za 10 many. Przejmij kontrolę nad stronnikiem. No to Houston, we got a problem. Dobra, tu musimy wytradować to. I lecimy tak. Prowokacja musi być. Dobór karty jakiś. No i może być leczenie. Dobra. Jeszcze jesteśmy w stanie to wygrać. On bronią zabija 2-3. I możliwe, że traduje nam stół. Tak może być. Tak może być. Ale może coś jeszcze innego wykombinować. Kapłan nasz. No nie. Jakie on robi tu place'y. Patrzcie, co on porobił. Szalony. No widać, już jest 6 minut, to już widać, że ludzie mają naprawdę dobre talie. I to już się odczuwa na własnej skórze, że czymś lepszym grają. To do nas wróci. Czy nie wróci? Aha, bo to jeszcze agonia dla niego zadziałała. Jakie to jest oszustwo. Halo, policja. No dobra, zaraz. Rzucamy stronika z szarżą, zabijamy mu jego i on ma 10 damage'u na stole. To jeszcze się nie będziemy leczyć. No rzućmy tego kolosa, żeby był na stole. No i baśniowy może też być. Dobra. Jeszcze jest szansa na wygrane. Na wygraną. Jeszcze się nie można poddawać. Tu mamy 8 HP. Plus. O, dobra. Wytradował. Tutaj też wytraduje tym. Cholerka, żeby tego zabić czymś. Nie, co on robi? Przywróć 5 punktów zdrowia. Ojeju. No to tak dwa na... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No tak średnio. No i co my możemy zrobić? No jedyny nasz ratunek to uleczyć się i dobrać karty jakieś z kosmosu. No nie ma kart z kosmosu. Rzućmy sobie tego ziomka. I ile on ma damage'u? 6, 4, 14 damage'u. No dobra, myślę, że tą turę jeszcze przeżyjemy. Ale co zrobimy w następnej? To nie mam pojęcia. Dobierz kartę za każdym razem, gdy zaatakuje stronnika i przeżyje. No dobra. Mamy jeszcze ziomka mamuta, który może nas uratować. To nie jest ziomek mamut. No i cholerka. Nie wiadomo, czy to przeżywamy. On nam bufa. Zaraz, ukrycie. Jego nie adaptujemy, bo nie zagraliśmy murlock, znaczy tego żywiołaka. No i chyba przegraliśmy, kurde, Felek. Co tu można wymyślić? Wymyśleć. No nic. Przegralim. Dobrze, poddamy się, zrobimy. Kurde. Honorowy dead. No i kończymy arenkę na wyniku 6-3. Nie jest zła. Zobaczymy jeszcze nagrody, jakie dostaniemy. To jest za wbicie levela na paladynie. Złota karta. Młot gniewu. No i teraz będą nagrody za arenkę. Tu się wyświetliły jakieś statystyki tam. Naszej areny. No i otwieramy paczuszkę. Znaczy paczuszkę, to jakiś zamek czy co. Dobra, powinny być 3 pakunki. Są 3 pakunki. Jest 55 golda, jest pakiet i 80 golda. Super. Naprawdę, kurde, dobre nagrody. Najgorzej jak się pył dostanie albo jakąś kartę. Bo tak mamy pakiet, który jest wart 100 golda oraz tu jest razem 135 golda. Więc 235 golda za 150, tyle co kosztuje arena. Więc ja się cieszę. Mamy 205 golda, czyli że możemy zrobić następną arenkę. Mamy 11 pakietów. 9 pakietów nas dzieli od openingu. No i całkiem spoko. No dobrze, to na ten odcinek to tyle. Widzimy się w następnym odcinku.
Myślę, że będzie to wróci za jeden dzień. Karczemna bójka. Albo karczemna bójka, albo następna arena, albo zagramy jakieś rankę dziki. Jeśli ktoś chce jakiś specjalny odcinek, z czegoś innego na przykład, to niech napisze w komentarzu i zobaczymy, co się da z tym zrobić. No, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, cześć.